inaugurujemy spotkania, które będą towarzyszyć ważnym premierom tego teatru. Premierom, które są o takim dosyć tożsamościowym znaczeniu dla tej sceny także. Chcą wytyczać troszkę jej kierunków myślenia i realizowania przedstawień. No i chcemy traktować teatr jako punkt wyjścia do dalszej rozmowy, jako punkt wyjścia do zastanowienia się nad współczesnym światem. I mam głębokie przekonanie, że sztuka Iwana Wyrypajewa pod tytułem Badania ściśle tajne i przedstawienie Norberta Rakowskiego, który gdzieś tam się ukrył w tłumie, że tak powiem, jest dobrym powodem, żeby o tym, co nas otacza, porozmawiać. Będziemy rozmawiać w wyjątkowym gronie. Strasznie się cieszę, że przyjęliście nasze, to znaczy Teatru Kochanowskiego i moje zaproszenie do tej rozmowy. A są z nami dr Katarzyna Kasia. Witam cię serdecznie. Właściwie to nie wiem, czy będę opowiadał o wszystkich aktywnościach, tytułach. Powiemy tylko tyle, że to filozofka, komentatorka życia publicznego, dziennikarka Radio Nowy Świat, TVN24. Osoba, która no, w pewnym sensie wielu z nas pomaga jakoś, kiedy komentuje to, co nas otacza. Tomasz Stawiszyński, filozof, autor kilku istotnych książek ostatnio. Ucieczka od bezradności, wcześniej Co robić przed końcem świata, z tym dzisiejszym spektaklem także trochę koresponduje książka Tomka Potyczki z Freudem. Myśmy kiedyś razem pracowali, Tomek potem poszedł w inną stronę, ja w inną, więc cieszę się, że w Opolu się spotykamy w takich okolicznościach. Edwin Bendyk, redaktor Polityki. Aktywista społeczny, działacz, myśliciel, także myślę, człowiek, który mnie przynajmniej pomaga zrozumieć rzecz, która jest dla mnie zawsze trudna. To znaczy takie połączenie tej dzisiejszej rzeczywistości z przemianami cywilizacyjnymi i to, w jaki sposób można rozumieć technologię w sposób humanistyczny, a nie tylko jak jakiś taki zestaw podzespołów różnego rodzaju i, że tak powiem, przeróżnych instrukcji obsługi. Jeśli tu mamy instrukcje obsługi, to także jak ich używać, pozostając czy będąc człowiekiem czującym. Właściwie to w przerwie powiedzieli mi rozmówcy moi, że właściwie nie powinien tutaj zadawać żadnych swoich pytań, tylko wziąć scenariusz Iwana Wyrypajewa i po kolei po prostu zadawać te pytania, które słychać zadawane przez Karola i przez Joannę, przez ten głośnik po prostu. Ale właściwie to ja tych pytań nie będę zadawał, może wplotę coś pomiędzy. O, są także aktorzy spektaklu, Katarzyna Herman, witamy cię serdecznie. Zostań. Wszystkich innych współtwórców, jeśli są gdzieś tam w tle, też oczywiście serdecznie witamy. Ale można sobie wyobrazić sytuację, żeby Iwan Wyrypajew napisał taką sztukę, no właściwie do waszej trójcy. Że to wy wcielacie się w te poszczególne role i że to wy zostaliście zaproszeni do takiego oto ściśle tajnego badania przez jakąś dziwaczną firmę, która już nie istnieje. Pytanie, czy rzeczywiście nie istnieje, czy gdzieś się ukryła po prostu. I co, przyjęlibyście zaproszenie do takiego eksperymentu, do takiego badania na sobie, gdybyście dostali taką propozycję za duże pieniądze? Albo i bez dużych pieniędzy? Czy to od początku jest takie, że tak powiem, grubymi nićmi szyte, że stwierdzilibyście, że jednak nie ma takiej możliwości? Ja się złamię jako pierwsza. Wiesz co, nie wiem, bo tutaj oprócz dużych pieniędzy państwo dostawali również możliwość uczestniczenia we wspieraniu nauki. I to było takie niezwykle ważne dla tych trojga bohaterów. Ja gdzieś tam sobie myślę, że jest w tym takim paradygmacie myślenia oświeceniowego i w takiej wierze w naukę coś bardzo dla mnie głęboko pociągającego. Jeżeli opowiadając o swoich nawet najbardziej intymnych przeżyciach mogłabym pomóc światu, albo przynajmniej ktoś by mi powiedział, że mogę, to jeżeli byłoby to wystarczająco mocno uprawdopodobnione, to pewnie bym się nawet ucieszyła, że jakoś temu światu mogę pomóc. Tylko że mam poczucie, że
Nie, mi się bardzo ten spektakl, tak mówię zupełnie na gorąco i na świeżo po obejrzeniu, bardzo mi się na to nakładała kwestia właśnie dobrowolnego udziału w takim badaniu. Bo jesteśmy w Polsce w sytuacji, w której prawdopodobnie duża grupa ludzi była poddawana takiemu zdecydowanie badaniu, tak, zupełnie nieświadomie i to w o wiele bardziej jeszcze intymny sposób. I to nie przyczyniając się w ten sposób do tego, żeby budować coraz większy potencjał czy wzmacniać naukę, tylko po to, żeby wzmacniać potencjał inwigilowania przez ugrupowanie rządzące. I wydaje mi się, że dopóki nas ktoś pyta i dopóki to jest dobrowolne, jeszcze dostajemy za to jakieś wynagrodzenie, co też jest istotne, to jeszcze jest to sytuacja etycznie dopuszczalna. Tym bardziej, że tutaj cały czas była możliwość nieudzielenia odpowiedzi na żadne pytanie, na niektóre z tych pytań. Natomiast w momencie, kiedy nowoczesne narzędzia technologiczne bez naszej świadomości same prowadzą takie badania, których efekty są później analizowane, już w bardzo świadomy sposób, no to jest sytuacja o wiele gorsza. Tomasz? No ja się cały czas zastanawiałem, kim jest ten wielki inny w tym spektaklu, czyli kim jest ów świadek czy świadkowie, którzy wiedzą o tych osobach tam występujących więcej nawet aniżeli one same o sobie wiedzą, bo pewną istotną częścią tej hermeneutyki, która tam się odbywała, było wykazywanie wewnętrznych sprzeczności i różnych mielizn tych przekonań, które stanowiły obraz świata i obraz samych siebie, z którymi bohaterowie się utożsamiali. I miałem nawet przez pewien czas takie przekonanie, że to być może są na przykład algorytmy z przeglądarek tych osób, albo że jest to upostaciowiony głos mediów społecznościowych, w których funkcjonujemy i które i w których składamy w depozycie wszystkie nasze sekrety, myśli i na podstawie analizy, których można właśnie tego rodzaju profile zbudować, które podane nam i przedstawione jeden do jednego zaskoczyłyby nas i wprawiły w stan konfuzji i dysonansu, dlatego że co najmniej od czasów Zygmunta Freuda wiemy, że to z czym się utożsamiamy i to co sami o sobie wiemy i co rozumiemy na swój własny temat, to jest jedynie bardzo niewielka część tego. I tu się jakiś proces takiej, powiedziałbym, głębinowej analizy i konfrontowania tych osób z rozmaitymi mieliznami ich własnych przekonań i różnych takich mitów dotyczących chyba rzeczywistości, w tym oczywiście mitów spod znaku takiego scjentyzmu. Ciekawe, że tam się pojawił Ken Wilber na samym początku jako autor, z którego koncepcją identyfikowała się jedna z głównych bohaterek. To jest człowiek, który rzeczywiście przez pewien czas no wyrastał na kogoś w rodzaju nowego post-new age'owego Einsteina, kogoś, kto nam opowie rzeczywistość i każdą jej tajemnicę rozjaśni, kto stworzył niewywrotny, kompletny system, w którym mieściło się wszystko od biologii molekularnej po psychologię, od fizyki po duchowość. Jego teoria wszystkiego integrowała w jego własnym przekonaniu naukę materialistyczną z tradycjami duchowymi odległymi w czasie i tymi wciąż istniejącymi. I tam było takie głębokie marzenie obecne, że oto uda się rozświetlić całą tajemnicę i człowieka i świata poprzez właśnie taką wielką narrację i taki wielki system. I to kompletnie nie wypaliło. Dzisiaj Ken Wilber jest człowiekiem funkcjonującym na zupełnym marginesie, skłóconym nawet z najbardziej oddanymi mu kiedyś wyznawcami, kimś właściwie już praktycznie w obiegu nieistniejącym, zdziwaczałym, odizolowanym od świata. I ten
powiedziałbym, ta historia Kena Wilbera i historia tych bohaterów i historia naszej współczesności, takiego właśnie zderzenia się bolesnego z rzeczywistością, owego mitu, że się nam uda wszystko rozpisać, zalgorytmizować, rozpoznać w sobie, w świecie. To jest moim zdaniem temat tego spektaklu chyba również, jeden z wielu tematów. A czy bym się zgodził? Nie. Ja po obejrzeniu tego spektaklu już nie zgodzę się nigdy na udział w żadnych fokusach. Edwin? Już trudno coś dodać, ten pewien wątek podejmę, no tego, że właśnie w tym eksperymencie my cały czas uczestniczymy. To znaczy, i to nie chodzi o Pegasusa, prawda, i ewentualne ofiary inwigilacji, tylko no, nasza dobrowolny udział jako uczestnicy, uczestniczki Facebooka chociażby, prawda, mediów społecznościowych, to już też Tomasz zaznaczył, ale to jest no fakt, no sam Facebook to 3 miliardy ludzi, prawda, którzy zostawiają tam nie tylko przecież to, co zostawiamy w sensie tego, co piszemy, ale dzięki takim ludziom jak główny bohater, prawda, czyli przedstawiciel nauki, jesteśmy analizowani bardzo głęboko do podszewki, prawda, te wszystkie nasze reakcje, sposoby właśnie klikania, co lajkujemy i tak dalej, no to wiemy, to już nie trzeba przypominać. Natomiast jedna konsekwencja tego, i ona też koresponduje z wymową tego spektaklu, to że mimo tej gigantycznej wiedzy, którą o nas ma, i takiego mitycznego przekonania, że tę wiedzę możemy wykorzystać do wpływania na nasze zachowania, okazuje się, że to jest absolutnie nieprawda, włącznie z wyborami. Znaczy są badania, które pokazują, że to, co się stało z Facebookiem w 2016 roku przy okazji wyborów w Stanach Zjednoczonych, ich wpływ był znikomy na decyzje Amerykanów. To nie było tak, że można było tam dzięki manipulacjom rosyjskich służb i danych uzyskanych tam z Cambridge Analytica wpłynąć na ludzi, to już wiemy. No i skutek jest taki, że właśnie mimo całego tego aparatu, tego prześwietlenia nas, no nie jesteśmy w stanie, znaczy tego typu narzędzia jak Facebook, wpłynąć na nas, no żebyśmy coś zrobili z tym klimatem, prawda? No po prostu raczej Facebook to wykorzystuje do tego, żeby nas napuszczać na siebie, tak? Znaczy, bo okazuje się, że największym argumentem za tym, no jest po prostu to wykorzystywanie do tego, jaki sposób przyciągać nasze emocje, znaczy inaczej, naszą uwagę do tego, żebyśmy tam siedzieli, chcieli robić to, co robimy, a okazuje się, że najlepiej to jest po prostu przez napuszczanie nas na siebie, czyli dokładnie pogłębianie kryzysu i no, przybliżanie tego końca świata, który tam się gdzieś rysuje w spektaklu i coraz bardziej też w naszej takiej apokaliptycznej świadomości, że to stulecie rzeczywiście jest takim, tak naznaczone tą wizją apokalipsy. Czy to, co się dzieje, to, że oglądamy reklamę odkurzaczy w internecie i za chwilę dostajemy dziwnym trafem kilka wiadomości o tym, że są świetne odkurzacze na rynku i trzeba je koniecznie kupić. I to wszystko, co jest na Facebooku, to o czym słyszymy, co nie wiem, czy jest prawdą, że WhatsApp jest podsłuchiwany. Te wszystkie paranoiczne historie, które przecież powtarzane są przez na przykład antyszczepionkowców, to się skądś biorą z poczucia tej paranoi, że wszczepiają nam chipy w takim razie i że jesteśmy w ogóle, że tak powiem, prowadzeni przez jakiegoś wielkiego brata rzeczywiście. Ile w tym zostało naszej wolności i czy ta wizja, którą zarysowuje Wyrypaje w takim dramaturgicznym skrócie, bo trzeba sobie powiedzieć, że przecież w tej sztuce w pewnym sensie zanotowane są wszystkie te kataklizmy. Katastrofa klimatyczna, inwigilacja w pewnym sensie też, dylematy moralne, płynność moralna naszych czasów, relatywizm, ale też pułapki różnego rodzaju pojęć. No właśnie, czy my żyjemy w czasie już jakiejś postwolności w związku z technologią, która nas otacza i z tym, jak mocni tego świata ją na swoją rzecz wykorzystują, jak na tej bazie w pewnym sensie odradzają się różnego rodzaju totalitaryzmy? Czy ta diagnoza katastroficzna, która jest sformułowana w tekście Wyrypajewa, nie tylko na poziomie takim, że za chwilę ten świat może się skończyć z powodu efektu cieplarnianego i braku wody, ale także tego, co się stanie z naszymi umysłami, może także w środku nas. Zgadzacie się z nią? I czy ta teza pod tytułem, że jesteśmy już po wolności, jest prawdziwa, czy to tak naprawdę jednak zależy w dużej mierze od nas samych? Ja myślę, że
Znaczy, to jest tak, że z jednej strony możemy sobie myśleć apokaliptycznie, to znaczy teraz załamać ręce i powiedzieć, że rzeczywiście nie mamy wolności części, tak jak powiedział Edwin Bendyk, sami się pozbywamy na własne życzenie, składając ją w ofierze klikalności w mediach społecznościowych. Część nam jest odbierana bez naszej woli albo bez naszej wiedzy, może bardziej, bo jeżeli człowiek współczesny szuka odkurzacza w internecie, to powinien już wiedzieć, jak włączyć wyszukiwarkę w tryb incognito, jeśli nie chce dzięki algorytmom potem być zasypywany reklamami odkurzaczy przez najbliższe 3 tygodnie. Ja przyznam, że odkurzacz to jest drobnostka. Ja kiedyś badałam kwestie związane z akcesoriami tak zwanymi patriotycznymi i potem przez długie miesiące byłam zasypywana reklamami pościeli patriotycznej na przykład. I to rzeczywiście potem się nauczyłam, że jednak dobrze jest nie objawiać, kto wyszukuje. Ale oczywiście, że ta wolność może być sprawą dyskusyjną, ale tutaj w sztuce Iwana Wyrypajewa to był 2019 rok. I proszę zobaczyć, że 2019 rok jawi się nam w tej chwili jako przestrzeń wolności wręcz mitycznej, wolności cudownej, wolności bez lockdownu, wolności bez maseczek. To był taki czas, proszę Państwa, kiedy mogliśmy pójść do teatru i nie siedzieć w maseczce na spektaklu, kiedy mogliśmy wyjść z domu nie bojąc się tego, że każde spotkanie z większą grupą ludzi może się skończyć bardzo poważnym zakażeniem. I zobaczmy, że ta wolność to jest kwestia, która jest bardzo mocno relatywna i to jest pytanie o to, jaką definicję wolności przyjmiemy. To jest pojęcie antynomiczne, to jest pojęcie, które jest bardzo mocno wewnętrznie sprzeczne, które bardzo zależy od tego, w jakiej sytuacji na nie patrzymy. Nie można mieć jakiejś, wydaje mi się, że nie można mieć jakiejś absolutnej wolności. Czym ona miałaby być? Czy wolność jest czymś, co zawsze negocjujemy i potem negocjujemy jeszcze raz? Jest czymś, co podlega nieustannemu zawieraniu kolejnych umów z innymi ludźmi, ograniczaniu tych granic. To jest też oczywiście ta taka najbardziej podstawowa liberalna definicja wolności, że granice mojej wolności sięgają tak daleko, dopóki nie naruszają granic wolności innego człowieka. I to jest pytanie o to, jak te granice wyznaczamy i co oznacza naruszenie. I oczywiście są takie rzeczy i takie momenty, kiedy bardzo głośno mówimy nie, że to właśnie ktoś już tę naszą wolność naruszył, ktoś nam przekroczył tę naszą granicę. I to jest pytanie o to, każdorazowo do każdej osoby, która mówi o własnej wolności, gdzie te granice są. Czy my możemy się zgodzić na to, żeby państwo wyznaczało granice naszej wolności? Do jakiego momentu? Do jakiego momentu te granice wyznaczone przez państwo są koniecznym warunkiem tego, żebyśmy funkcjonowali w ogóle jako społeczeństwo? I te pytania tutaj w tym spektaklu, one naruszały granice wolności z bardzo wielu różnych stron. Bo z jednej strony zmuszały do przemyślenia właśnie na nowo pewnych podstawowych pojęć i założeń, które się wydawały tym bohaterom oczywiste, a z drugiej strony naruszały granice intymności bardzo mocno. I to jest pytanie właśnie, na co jesteśmy gotowi i w imię czego możemy pozwalać tę naszą wolność naruszać. Czy ktoś, jeżeli ktoś nam powie, od tego świat będzie lepszy, że ty mi odpowiesz na pytania dotyczące twojego życia seksualnego, no to jest pytanie, czy właśnie to naruszenie granic ja jestem w stanie zaakceptować w imię tego, żeby rzeczywiście to się przełożyło na jakieś dobro ogólne. No tutaj kilka kwestii, znaczy w ogóle na ile właśnie kategoria wolności liberalnej, niezależnie od tego kontekstu, bym powiedział, komunikacyjnego, prawda, i technologicznego, jest jeszcze do utrzymania. No, we francuskiej filozofii w tej chwili mocno się podejmuje pytanie właśnie, jeżeli chodzi o zmianę klimatyczną i czynnik dzisiaj podporządkowania człowieka, osoby, no, czynnikom pozaludzkim, tak, właśnie takim, na które nie możemy negocjować w związku z... No, wirus to jest jedna i zresztą ciekawe, bo odpowiedzią na odkrycia wirusologii i tego, co Ludwig Pasteur robił, cała idea solidaryzmu z kolei społecznego się narodziła. Leon Bourgeois właśnie pod wpływem lektury Pastera całą tą koncepcję właśnie no, odrzucającą jednak liberalną wizję wolności i monadyczności człowieka jako niezależnego bytu. Dzisiaj to jest wirus, to nam unaoczniło, ale tak samo właśnie zmiana klimatyczna, która pokazuje, że no, najprawdopodobniej będziemy musieli odrzucić właśnie to może nie aż w takim stopniu, jak kto naciśnie ten guzik, który wyeliminuje 7 miliardów ludzi, ale
może mniej dramatyczne, ale podobne jakby dylematy, które będą mówiły, no właśnie jak wpływać na style życia, które będą jednak zgodne z potrzebami czy z możliwościami środowiska, prawda? Więc no to musimy przepracować i dostosować tutaj, no rozróżniając mnie na pewno między wolnością a autonomią, prawda? To nie są to same zbliżone, ale jednak nie to same pojęcia i to widać, że tu byłoby gorzej, gdyśmy stracili właśnie możliwość bycia autonomicznymi, prawda? W sensie zdolności do określania celu swojego działania i realizowania, a to chyba ciągle nie jest najgorzej. To widzimy no, chociażby w październiku 2020 roku, co się stało, prawda? Kiedy ograniczono radykalnie wolność pewnej grupy społecznej, prawda? I co jakby w imię właśnie autonomii masowo wyszliśmy na ulicę, to trochę przygasło, ale nie zagasło, prawda? To trwa ten proces przebudowy i to jest jakaś wielka nadzieja. Ale ostatnia już kwestia, no to jeszcze też z kolei na ile ta autonomia, redefinicja wolności idzie jeszcze w parze i jak się ma do prywatności. Czy prywatność jest w ogóle niezbędna? I tu zapominamy, że to jest bardzo świeże pojęcie, prywatność. Znaczy w zasadzie XIX-wieczne. W XVIII wieku nikt nie mówił o prawie, była niemożliwa, nie była nierealizowalna społecznie. Znaczy po prostu wszyscy żyli jeden obok drugiego i się widzieli, prawda? No nie było ani mieszkań tak umożliwiających izolację, prawda? No chociażby w celach intymnych, no przecież to wszystko to były jednoizbowe, prawda, pomieszczenia, w których się wszystko robiło no, na widoku, tak? No nie mówiąc o królach, no Ludwik XIV, prawda, no to tam on nie miał żadnej prywatności, przecież od obudzenia do zaśnięcia cały czas był, prawda, obserwowany i notowano, co król słońce, prawda, więc to tu duży potencjał, myślę, takiego właśnie wymyślania tych kategorii, dyskutowania się pojawia, ale i wcale nie taki właśnie apokaliptyczny. Znaczy tam jest duży według mnie potencjał właśnie jednak wymyślenia też nowych form życia społecznego, bycia razem, które dają szansę no jednak właśnie odpowiedzi na te problemy. Problemy też w dużej mierze, to i na tym kończę, no, naszej tutaj cywilizacji, umownie powiedzmy człowieka zachodu, tak, właśnie, który wytworzył filozofię liberalną i uważa ją za uniwersalną, ale to jest właśnie około 1 miliarda ludzi. No, jeszcze parę miliardów ludzi żyje w innych systemach metafizycznych, czy inaczej konstruuje, nie wiem, afrykańskie ubuntu, prawda, które zupełnie nie definiuje relacje ludzkie i nie można powiedzieć, że właśnie, nie wiem, Afrykanie są mniej autonomicznymi podmiotami, prawda, jako ludzie, więc tu jest myślę, bardziej musimy właśnie z takiego wyjść z prowincjonalizmu, prawda, na naszych obsesji wynikających, że nasze kategorie się załamują, ale nie są one być może jednak kategoriami ogólnoludzkimi. Ja bym chyba jeszcze zawęził te kategorie bardziej, ale wewnątrz tego pola, w którym my się poruszamy, to znaczy wewnątrz kultury zachodniej. Myślę, że to pojęcie wolności, które tutaj się pojawiło w naszej dyskusji, rozumiane właśnie jako autonomia, pełna niepodległość wobec, nie wiem, podmiotów życia politycznego, biznesowego i tak dalej, to jest, powiedziałbym, dobro luksusowe. To znaczy, to też jest wolność zarezerwowana dla stosunkowo dziś już niewielkiej, bo kurczącej się od pewnego czasu grupy ludzi z klasy średniej, w miarę dobrze sytuowanej, właśnie identyfikującej się z wartościami liberalnymi. Myślę, że dzisiaj mamy z jednej strony, jak popatrzymy na to całe pole, w którym funkcjonujemy, wielkie internetowe, cyfrowe korporacje, z drugiej strony prawicowych populistów, z trzeciej strony elity liberalno-finansowe, które no, przez długi czas jednak funkcjonowały w tej rzeczywistości politycznej na pozycji nienaruszalnej, do których zaufanie systematycznie spada co najmniej od czasów ataków na World Trade Center, a później od kryzysu finansowego, bo to są takie dwa momenty, które załamują pewną strukturę cywilizacyjną, w której funkcjonowaliśmy. I zastanawiałbym się, myśląc o popularności teorii spiskowych, o tym, jak bardzo
na podatny grunt padają pewne techniki manipulacyjne stosowane przez media społecznościowe, pozwalające sterować naszymi afektami, ale w taki sposób, o którym wcześniej mówił Edwin, to znaczy ukierunkowując raczej naszą agresję, lęk, niechęć, resentyment i tak dalej, a nie emocje, nazwijmy to konstruktywne. W takim szerokim kontekście tego, w jakim my właściwie dzisiaj świecie żyjemy i w jaki sposób ten świat postrzegany jest przez ogromną rzeszę ludzi, dla których, jak sądzę, ta idea wolności, o której my tutaj mówimy, w ogóle nie jest w żadnym sensie atrakcyjna. I nie mówię tego wcale jako zarzut, bo doskonale rozumiem, że dzisiaj w świecie niepewnym, niestabilnym, w którym właśnie ci, którzy mieli się nami opiekować i którzy mieli strzec naszych pieniędzy, okazali się niegodni zaufania. Ci, którzy mieli gwarantować nam rozmaite dobra i twierdzili o sobie, że są i etyczni, i mądrzy, na naszych oczach niejako zaczęli się kompromitować. Że w świecie niebezpiecznym, pokawałkowanym, w świecie, który już dawno utracił taką spoistość, którą kiedyś jeszcze zapewniała nauka, a dzisiaj nauka pokazuje świat, który się staje coraz bardziej tajemniczy dla niej samej. Nauka się specjalizuje coraz bardziej. Rzeczywistość jest nieprzewidywalna, niestabilna, katastrofa klimatyczna i dalekosiężne skutki kryzysu finansowego powodują, że właśnie chyba pierwszy raz od dawna żyjemy w świecie, w którym sądzimy, że przyszłość nie będzie lepsza aniżeli to, co jest teraz, że już nie ma widoków na lepszą przyszłość. I w takiej rzeczywistości teoria spiskowa na przykład, która przynosi kosmos w miejsce chaosu, która tłumaczy też rozmaite dysonanse, jakie mamy pomiędzy narracjami, które ze strony elit finansowych i politycznych do nas płynęły, a ich realnym zachowaniem, czy ich realną praktyką, która była zupełnie inna od tego, co sami mówili. Teoria spiskowa ten dysonans niweluje, pozwala nam w kulturze, w której wciąż pokutuje taki bardzo indywidualistyczny mit, każący nam czuć się odpowiedzialnymi za wszystko, co się w naszym życiu dzieje, od naszego stanu mentalnego, przez miejsce w hierarchii społecznej, od jakości naszych relacji, to a propos relacji bohaterów tego spektaklu, po stan naszego konta, po miejsce w hierarchii społecznej i tak dalej. Więc teoria spiskowa zdejmuje z nas jakąś część tej upiornej odpowiedzialności, której i tak realnie nie ponosimy i wiemy, że nie ponosimy, ale wszyscy nam mówią, że ponosimy. Ktoś, kto przynosi ze sobą przekaz o charakterze spiskowym, mówi nam, że nie my jesteśmy za to odpowiedzialni, tylko jakieś siły, które gdzieś tam z tła działają. I myślę, że w tym kontekście ja bym miał wiele zrozumienia dla osób, które gotowe są poświęcić znaczną część swojej indywidualnej wolności dla poczucia bezpieczeństwa i poczucia godności, na przykład którego w świecie, który wolność stawiał na piedestale, nie doświadczali i nie odczuwali. I byłbym też miał pewną wyrozumiałość dla osób, które skłonne są uznawać, że za te nierówności i niesprawiedliwości, nazywane równościami i sprawiedliwościami, w tym świecie odpowiadają jakieś ukryte ośrodki i ukryte siły, które ktoś im wskazuje, nazywa i pozwala zidentyfikować. Więc myślę, że jak nie będzie, to już ostatnie zdanie, że jeśli nie będzie refleksji nad tym, dlaczego tak się stało, jeśli nie zrozumiemy, że wszyscy w jakimś sensie jesteśmy odpowiedzialni za to, co się dzieje. Nie, że przyszli jacyś źli ludzie, zły Trump, zły Kaczor, nie wiem, ktoś jeszcze zły i nagle nie wiadomo dlaczego ci straszni źli ludzie po prostu przejęli władzę, a my jesteśmy tacy dobrzy i uciśnieni. Jeśli nie zrozumiemy, co właściwie się stało, gdzie popełniono błędy, którędy ci ludzie weszli, dlaczego ten ich przekaz okazał się tak atrakcyjny, to ten przekaz będzie się tylko umacniał i ta wizja świata, którą oni proklamują, będzie uwewnętrzniana przez coraz większą liczbę ludzi. Tak myślę.
tutaj dwie rzeczy warto dodać, bo zgadzając się z tym, co powiedziałeś, myślę sobie, że jeszcze tak. Po pierwsze jest ten aspekt polaryzacji, która sprzyja bardzo mocno tego rodzaju działaniom. Po drugie, jeżeli się przyjrzymy różnym teoriom spiskowym i popatrzymy w historię, jak one się kształtowały, jak one wyglądały, to one zazwyczaj swoim sukcesem zaskakiwały nawet swoich twórców. Bo to przeważnie było tak, że grupa jakichś nie do końca przytomnych ludzi pisała na przykład, nie wiem, protokoły mędrców Syjonu, a potem z tego wyrastała gigantyczna fala antysemityzmu. Także to, tak, no służby pisały w tym wypadku, ale chodzi o to, że mamy jakieś działania, powiedzmy, dosyć prostackiej inżynierii społecznej i niczego się nie nauczyliśmy. Przecież te teorie spiskowe to nie jest kwestia dwudziestowieczna, dziewiętnasta, to jest bardzo stare, to jest prawdopodobnie tak stare jak ludzkość i cały czas to łykamy. I cały czas dajemy się wmontować w to, chociaż dobrze wiemy, że w nauce teorie muszą być przede wszystkim falsyfikowalne, że jeżeli jakaś teoria daje nam odpowiedzi na wszystkie możliwe pytania i te odpowiedzi są na pewno dobre, to znaczy, że z tą teorią jest coś nie tak. I jakby tutaj najbardziej przerażający jest cykl tego, jak to się reprodukuje. I to nie chodzi nawet o to, że my mówimy, że ktoś jest zły, i to zło wszystko usprawiedliwia. I to jest ważne, dlatego że te teorie mogą być, one się mogą nawzajem uzupełniać, dopełniać, że opowieści o jednym złym będzie towarzyszyła kontropowieść o wszystkim, o drugim złym. I to będą opowieści tak samo spiskowe, opowieści oparte na tej samej niewywrotnej zasadzie niemożliwej do sfalsyfikowania historii, w której wszystko się zgadza. Rypajew zaznacza bardzo wiele problemów współczesnego świata, a myśmy się w ostatnich minutach tej dyskusji skupili na tym, co tu i teraz. Może po pierwsze zapytam, czy państwo nie chcieliby na tym etapie, oczywiście ten etap się już zbliża gdzieś jest pół do 11, ale jeszcze jakieś tam oczywiście pytania miałbym, natomiast najpierw chciałbym państwu ewentualnie oddać głos i zaprosić do dyskusji. Janusz Szopryński, ja chciałem się tylko podzielić takimi dwoma refleksjami, właściwie bardziej związanymi ze spektaklem, bo miałem takie poczucie, że chyba mniej, trochę tutaj jestem troszkę jakby, że to nie jest sprawa o wolności, tylko dla mnie ten spektakl jest właściwie próbą odpowiedzi na takie stare pytanie unde malum, skąd zło? I tu Iwan stawia te pytania przedstawicielom nauki. I to mnie zbliżyło do baumanowskiego tekstu Nowoczesność i zagłada. To jest bardzo blisko. Pamiętacie państwo, on tam opisuje dwa eksperymenty, prawda? Eksperyment tam Stanleya, chyba bodajże i Zimbardo. I tam on mówi, że właściwie już nie możesz, jak się poddajesz eksperymentowi, to nie możesz wyjść. I oczywiście to jest jedna z prób odpowiedzi na to, dlaczego człowiek brał udział, prawda, w zagładzie. Ludzie bardzo mocno wykształceni, prawda, i tak dalej, i tak dalej. A teraz ostatnio też, jakby nawiązując, to miałem takie poczucie, bo tam pada, chyba Kasia mi powiedziała słowo wirus, prawda? I wiem, że Iwan pisał to jednak w pandemii. I ostatnio przeczytałem, nie pamiętam profesora jakiego, ale on mówiąc o pandemii, epidemiolog, przywołał dialog z Matrixa. Nie wiem, czy pamiętacie, w pierwszym Matrixie agent Smith, czyli inteligencja sztuczna, mówi do Morfeusza: wy ludzie to wszystko niszczycie. Przyjdziecie, prawda, i jak zjecie wszystko, zniszczycie i odchodzicie. I jesteście podobni, jeszcze jest taki jeden organizm. To jest wirus. No i ten stan, ten Matrix był, no, bracia Wachowscy dość wcześniej to powiedzieli. Wydaje mi się, że Iwan, tu też jest taka chyba rosyjskość i Iwan nie byłby Rosjaninem, gdyby nie zadawał pytania o Boga, prawda, poprzez... I dla mnie ten udział naukowców i ludzi i jakaś próba, to w tym spektaklu jest niezwykle pięknie zagrana, szczególnie przez Kasię Herman, takiej bezradności. I dla mnie to nie jest problem wnikania w czyjąś sferę intymną, tylko raczej problem zafałszowania tych ludzi. Zafałszowania, że oni opowiadają, a są inni. I jakie miałem poczucie na końcu, że to pytania to zadaje im sztuczna inteligencja. Że to jest po prostu rozprawa sztucznej inteligencji, która w jakiś sposób próbuje osądzić człowieka. To tylko tyle. Kto jeszcze z państwa chciałby? Proszę bardzo.
przekażę Państwu. Dziękuję. Ja jestem z wykształcenia geologiem, więc podróż w bezmiar czasu jest mi bliska i jako gatunek ludzki jesteśmy oczywiście wybrykiem ewolucji. To nie ulega wątpliwości. Ewolucji, która nie ma sama w sobie żadnego przecież sensownego celu. Ja patrzę na ten spektakl bardziej uniwersalnie, to znaczy nie widzę w nim aż tak wielu konotacji politycznych, aczkolwiek cieszy mnie ta dyskusja, bo widzę, że bardzo dręczy nas współczesna rzeczywistość i staramy się z niej się wyplątać. Natomiast tu pada zasadnicze pytanie o to, co z ludzkością, co z tym terminalnym zagrożeniem, którego na horyzoncie widzimy, że ta zagłada jest całkiem realna i absolutnie możliwa. I tu mamy taką sytuację, kiedy jakaś instytucja próbuje drążyć najtęższe umysły odnośnie odpowiedzi na to pytanie, co zrobić. I okazuje się, że mieliśmy 3 profesorów i wszyscy polegli, prawda? I cała instytucja poległa w odpowiedzi na to pytanie. I to jest właśnie jak gdyby przesłanie dla mnie takie uniwersalne, że na razie jako ludzkość nie znajdujemy odpowiedzi na pytanie, co powinniśmy zrobić, jak powinniśmy postępować. Oczywiście na końcu mamy tą symboliczną scenę, gdzie człowiek zbliża się do człowieka i możemy powiedzieć tak, jedynym sensem istnienia człowieka jest drugi człowiek. I to, co możemy mu najlepszego dać, prawda? I na razie tyle, nic więcej. I może tutaj jest jakiś klucz do poszukiwania odpowiedzi. Jeżeli stwierdzimy, że naszym celem, sensem naszego istnienia jest drugi człowiek, no to w tej relacji potrafimy naprawdę bardzo wiele dobrego wykrzesać i wiele znaleźć. I to jest chyba jakiś rodzaj nadziei na to, że się wyplączemy z tej dramatycznej sytuacji. I tak w zasadzie myślałem, że ta Państwa dyskusja pójdzie w kierunku właśnie zastanawiania się, co za ten 50-70 lat może nas czekać. I to stwierdzenie, że przygotowujemy dzieci na cierpienie, a i wnuki już w szczególności, na życie w koszmarnym świecie, to jest zupełnie realne pytanie i absolutnie realna opcja. Bardzo dziękuję. Jeśli ja dobrze pamiętam, bo przed pierwszym obejrzeniem czytałem egzemplarz sceniczny, to jednak cała ta sfera ludzi tańczących, będących w tym świecie i to, że perspektywa jest nieco zmieniona, to znaczy, że tu nie są sami bohaterowie, by tak powiedzieć, poddani badaniu, ale my wszyscy jesteśmy poddani badaniu w jakimś świecie, że tak powiem, gdzie jesteśmy jakimiś wolnymi elektronami w tym wszechświecie, jakichś punktów, które się spotykają. To jest perspektywa zarówno całej twórczości Iwana Wyrypajewa, ale bardzo mocno wyciągnięta przez reżysera tego przedstawienia, czyli przez Norberta Rakowskiego, więc myślę, że to zbliżenie końcowe i ten ślad nadziei, który interpretuje tak jak pan zresztą, że w bliskości, w kontakcie na różnym poziomie jest może jakieś właśnie światełko w tunelu, to także w dużej mierze interpretacja twórców tego spektaklu Norberta Rakowskiego, aktorów, aktorek i aktorów tego przedstawienia w Teatrze Opolskim. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby coś powiedzieć? Ja trochę pociągnę wątek poprzedni odnośnie potrzeby, która tu te wszystkie wątki, które padła, jakby goni nas wszystkich jako ludzi, czyli potrzeby tłumaczenia świata i narzędzi, które nam pozwolą ten świat wytłumaczyć, żeby uniknąć tego, co nas czeka w przyszłości i też jak niektórzy rysują tej apokaliptycznej przyszłości. I tu wiele tych narzędzi padło w tej rozmowie, jakim jest na przykład dla części z nas wiara, jaką dla części z nas jest podążanie za partią polityczną, z którą się utożsamiamy. Mi osobiście wydaje się, że jakby tak jak twórca plastikowej siatki, jaka jest jego historia, on na początku chciał tą siatkę stworzyć, żeby była wielorazowa. Tak samo twórcy na przykład sztucznej inteligencji też tak w Matrixie odwołując się, też chcieli tam na początku, żeby było dobrze, a ci, co oglądali Matrixa, wiedzą, jak wyszło. Natomiast jest tych narzędzi bardzo sporo i chciałem zadać pytanie, bo tu one się pojawiają, natomiast w kontekście takim optymistycznym. Czy dostrzegają Państwo jakieś narzędzia, takie, które są używane w współczesnym świecie? Bo ich jest bardzo dużo, które mogą nam pomóc. Bo ja osobiście na przykład staram się, jest to narzędzie właśnie, które zbliża ludzi, czyli jest to na przykład non-violent communication, czyli kultura bez przemocy. Jest na przykład narzędzia, które są bardzo popularne na Zachodzie, które nam pomagają w podstawowej naszej rzeczy, czyli organizowaniu się, czyli świadomość, diagnozowanie kultury organizacyjnej, naszych organizacji, na jakich zespołów działamy
i podążanie za tą kulturą organizacyjną, którą sobie wyznaczymy. Ja osobiście dostrzegam takie narzędzia i w pracy mojej staram się ich stosować. I to jest bardzo trudne, ale wiem, że może być skuteczne. Czy spotkali się Państwo lub widzą na Zachodzie, bo mają też Państwo szerokie doświadczenie z innych krajów, ale też oczywiście można znaleźć dobre narzędzia na Wschodzie, z tego rodzaju narzędziami, które mogą nam pomóc w tym, żebyśmy opanowywali ten chaos, żeby to nie chaos nas prowadził, czyli wypadkowa tych wszystkich wektorów, w której my żyjemy i każdy z nas jest i każdy ma na to wpływ, ale żeby faktycznie mieć, każdy z nas mógł mieć w rękach narzędzie, które będzie nas prowadziło do tego, co chcemy wspólnie osiągnąć, na przykład w małej społeczności, nawet w takiej, powiedzmy, względnie małej społeczności, jaką jest Opole. Dziękuję. To może odniesiemy się teraz do tych pytań, do tych. Ja tylko chciałem powiedzieć, że wbrew temu, co pan mówi, oczywiście w pewnym momencie może podryfowaliśmy w kierunku politycznym, ale mam wrażenie, że wszystko, o czym mówiliśmy tutaj, nawet poprzez pryzmat polityki, wiązane było także z tym przedstawieniem i to nie było tylko i wyłącznie nasza chęć tutaj rozmowy o bieżącej polityce, bo to wszystko ma jakiś ślad w tym spektaklu. Nawet jeśli zostało nazwane przez nas w kontekście naszej dzisiejszej rzeczywistości, nas dotyka, ale przecież cały początek tej rozmowy i wszystko tutaj jednak zmierza do tego, żebyśmy także na to pytanie, o którym pan ostatnio powiedział, próbowali odpowiedzieć. Proszę bardzo. Ja już króciutko, znaczy jedna strona, no to jeżeli się z głównym pytaniem tego spektaklu zmierzymy, czyli tą katastrofą, no to tak czy inaczej, no musimy mieć świadomość, że jedynym sposobem rozwiązania problemu jest polityka po prostu i zrozumienie, znaczy proces polityczny tylko może do tego doprowadzić, w związku z czym zrozumienie, co definiuje dzisiaj w przestrzeni politycznej, jakiego typu energie i czy one są właśnie skuteczne do tego, żeby zmierzyć się z tym wyzwaniem. Tam przecież tam pada na scenie właśnie to, prawda? Jak to sobie robić, kiedy radzić, kiedy ponad połowa rządów to są autorytarne, prawda? I czy one znajdą rozwiązanie? No wprost to pytanie pada, przepraszam, tak słyszałem. Więc z tym też się musimy zmierzyć, prawda? Właśnie czy jaka jest droga? To nie są pytania abstrakcyjne, czy właśnie model chiński będzie skuteczniejszy, czy przeciwnie, prawda? Więc ta świadomość polityki powinna nam towarzyszyć, natomiast i oczywiście pytanie o narzędzia, to jak najbardziej tu się zgadzam i tu jestem akurat wbrew wymowie tego spektaklu, mimo wszystko no, duży cień optymizmu widzę w jednym obszarze, tu trochę padło też ten kontekst naukowy, no, który jest tutaj z dużym sceptycyzmem podejmowany. Jednak my nie doceniamy ciągle tego, nie jestem ekomodernistą i nie jestem tak przekonany, że nauka rozwiąże wszystko, ale bez niej nie rozwiążemy tych problemów, znaczy tak jak bez polityki nie rozwiążemy, tak samo bez nauki. I teraz nie doceniamy jednego pięknego faktu, który rządzi cały czas rzeczywistością naukową, że ilość wiedzy podwaja się co 12 lat, ilość zgromadzonej na świecie wiedzy. To jest niebywały proces, on umożliwiał skoki pewnego typu, jak chociażby narodziny Big Science w czasie II wojny światowej i radykalny przełom, jeśli chodzi o wprowadzenie nowych rozwiązań z komputerem włącznie i tak dalej. I to był efekt właśnie tego podwajania, że w pewnym momencie ilość właśnie przerodziła się w jakość i to ciągle trwa i to widzieliśmy w czasie pandemii. Mówiliśmy oczywiście o irracjonalizmie, który jest związany z pandemią, ale nie powiedzieliśmy ani słowa, że no szczepionkę mieliśmy w ciągu roku, niespełna, prawda? Coś, co wydawało się, że najkrócej 4 lata zajmie. Takie były prognozy jeszcze z początku 2020 roku, bo tyle mniej więcej wcześniej, w 60-tych latach szczepionka, już nie pamiętam teraz przeciwko któremu zagrożeniu była, powstawała, prawda? I wydawało się, że nie da się skrócić. Dekada to był jakiś ten. I tu był gigantyczny postęp po prostu tego, cośmy nie dostrzegli. I podobnie się dzieje dzisiaj, jak popatrzymy, jeśli chodzi o przyspieszanie rozwoju rozwiązań związanych właśnie z klimatem. Znaczy pytanie, czy my je wykorzystamy, już nie zależy od naukowców, tylko właśnie od polityki, więc to się gdzieś musi spotkać, natomiast nie jesteśmy jakby bezradni, bo zarówno te narzędzia czysto, takie bym powiedział, technologiczne powstają, jak i organizacyjne. My to coraz lepiej też wiemy, jak właśnie organizować tę rzeczywistość, wysiłek chociażby. No właśnie, po to, żeby tę szczepionkę na przykład trzeba było zrobić, trzeba było skonsolidować. W Stanach Zjednoczonych powstał wielki program WARP, 16 miliardów dolarów, który skonsolidował wojsko, służbę zdrowia, akademię, tak, i sektor prywatny i w ciągu 3 miesięcy praktycznie były już prototypy, tak, które potem testowano i już w grudniu były dostępne. Także myślę, że właśnie nie jesteśmy za nim, tylko że musimy popatrzeć rzeczywiście na całą tę złożoność tutaj właśnie z dużą na pewno pokorą
I gdzieś na końcu oczywiście ta tajemnica człowieka tutaj jest, jest to, co Janusz Opryński też z kolei się upomina, prawda, że my jako czy wybryk ewolucji, ale jednak mimo wszystko coś, co właśnie z całą swoją tajemniczością, tak, naszej natury, no, musi w to wejść w rezonans i szansę mamy, oczywiście gwarancji żadnej. Mi się nie wydawało, żeby to był spektakl, w którym byłaby jakakolwiek pozytywna konkluzja, bo te pary leżące na podłodze pod koniec raczej mi się kojarzyły z takim etruskim grobowcem, gdzie mamy właśnie parę tak przytulonych ludzi do siebie, utrwalonych na zawsze. I raczej po nas zostaną takie sarkofagi. Możemy w nich leżeć w parach, jeżeli nam będzie weselej, ale raczej zgadzam się z bohaterami spektaklu, że będzie nam wszystko jedno. I nie miałam wrażenia, żeby tu był możliwy jakiś happy end. Dla mnie to był spektakl o tym, że żadnego happy endu tutaj nie ma. I on był polityczny w tym sensie, że tak jak powiedział Edwin też przed chwilą i tak jak mówili państwo wcześniej, bez tej polityki nic się nie da zrobić, nie da się uratować świata, ale z drugiej strony też bardzo wyraźnie słyszałam tutaj, że tego świata i tak się nie da uratować, bo ta polityka jest do niczego i nie da się tego wszystkiego jakoś przekreślić. Poza tym jedyne, jeżeli miałabym szukać jakichś optymistycznych wątków, a to jest podobno bardzo potrzebne, to bym powiedziała, że jedyna nadzieja w tym, od czego pan zaczął swoją wypowiedź, że jesteśmy wybrykiem i że może, tak jak powiedział pan, jesteśmy, cytując Matrixa, wirusem na tej planecie. I może nas się uda jakoś pozbyć i wtedy ta planeta piękna, skądinąd, będzie mogła przetrwać. I to o tym chyba dla mnie trochę było, że jeżeli miałabym szukać jakiejś drogi interpretacji, to ona była bardzo głęboko posthumanistyczna. Może powinniśmy przekroczyć tę naszą ludzką perspektywę i zobaczyć, tak jak było to w spektaklu powiedziane, jak małym procentem jesteśmy, jak nas jest mało w porównaniu ze wszystkimi innymi gatunkami tego, co na Ziemi żyje. I ta nasza hegemonia do niczego dobrego nie doprowadziła. Więc może, jeżeli by to było jakieś przesłanie dotyczące znowu zmiany strategii, to zmieńmy ją na nieludzką, bo ta ludzka jest bez sensu. Bo ta ludzka doprowadziła do tego, w czym jesteśmy. I być może mają państwo rację, że to całe nasze gadanie o polityce jest właśnie kompletnie ludzkie, a więc bez sensu. I rzeczywiście rozumiem, że ta perspektywa niczego nam nie przynosi, tylko że cały problem polega na tym, że nie bardzo mamy jakąś inną. I nawet jeżeli miałabym szukać takiego jakiegoś tutaj uspokojenia, odnosząc się do relacji międzyludzkich, że może to jest to, co nam zostanie, to chciałabym przypomnieć, jak bardzo porąbana, trudna, dziwna i nieszczera była relacja między głównymi bohaterami tego spektaklu. I ona nam mówiła, ta opowieść moim zdaniem, trochę o tym, że my nawet tego nie umiemy. To znaczy nie tylko nie umiemy zadbać o planetę, na której żyjemy, ale nie umiemy zadbać o ludzi, których kochamy, bo mamy na ich temat tak potwornie dużo przekonań o tym, jacy oni są, konserwatywni albo właśnie liberalni, czego oni od nas oczekują, że zapominamy o tym, że fajnie byłoby ze sobą porozmawiać. I nawiązując do tego, o czym pan powiedział, o komunikacji bez przemocy, tego tutaj nie było. To nie było żadnej komunikacji. A już na pewno nie komunikacji bez przemocy, no bo te pytania, które zadawała ta sztuczna inteligencja, czy ten głos znikąd, one były mega przemocowe. One bardzo mocno ingerowały właśnie w sferę wolności tych bohaterek i bohatera. I myślę sobie, że możemy się, że całe to nasze oburzenie też tą ingerencją gdzieś tam niknie w obliczu katastrofy. No bo jeżeli będziemy na to patrzeć z tej perspektywy, którą mają ci tutaj te osoby, że mamy 50-70 lat przed sobą, no to rzeczywiście to dosyć radykalnie zmienia perspektywę, ale my jej mimo to nie potrafimy przełożyć. Nie szukamy pozytywnych rozwiązań, nie szukamy narzędzi, tylko za największy sukces nauki ostatnich lat można uznać oczywiście szczepionkę na COVID, ale można uznać też to, że informacja o zmianie klimatycznej przebiła się do mainstreamu, że katastrofa stała się takim tematem, o którym każdy słyszał, tylko że dalej bardzo mało z tego wynika.
Aż chciałoby się zapytać, jak w tym spektaklu, to co z tą ludzkością zrobić w takim razie, co z tą ludzkością zrobić, ale ja myślę, że polityka jest dzisiaj jednym z najskuteczniejszych narzędzi dzielenia ludzi i obsługiwania rozmaitych różnic i emocji, potrzeb, lęków i innych głębokich doświadczeń w imię rozmaitych celów. I myślę, że autor tego spektaklu doskonale sobie z tego zdaje sprawę i pojawiająca się tam nieustannie teoria ewolucji, specyficznie bardzo interpretowana w duchu darwinizmu społecznego, do czego skądinąd taki aplikowany ewolucjonizm na przykład obecny w różnych naukach paraduchowych typu doktryna Kena Wilbera właśnie prowadzi paradoksalnie. To jest wariant, choć myślę, że dla wielu zwolenników transpersonalizmu w psychologii czy rozmaitych nowych duchowości może to zabrzmieć jak herezja, ale jest to wariant, powiedziałbym, myślenia totalitarnego w ogromnym stopniu, który między innymi przejawia się właśnie w tych radykalnych podziałach, które wyrażają w sposób zupełnie nieświadomy i pozbawiony złych intencji bohaterowie tej sztuki, mówiąc, że ci, którzy nie podzielają ich rozmaitych przekonań i ci, którzy nie umieją zobaczyć tego, co oni widzą i ci, którzy robią różne rzeczy, które są złe i tak dalej, to są ludzie na niższym poziomie rozwoju ewolucyjnego. No to znaczy, że pomiędzy nimi a nami zieje przepaść. W związku z czym zasadne pojawia się pytanie ze strony owego wielkiego innego, co do którego wciąż mamy wątpliwości, kim właściwie jest, co wobec tego zrobić z tą pozostałą liczbą ludzi. Ja bym czytał zakończenie oraz samo rozwiązanie się tej organizacji nie jako, to jest jeden z możliwych wariantów, nie jako kapitulację wobec procesu naprawy ludzkości, a być może, bo wydaje mi się symboliczne, że to się kończy na przełomie roku 2019 i 2020 i następnie oba głosy składają serdeczne życzenia wszystkiego dobrego w nowym roku. Być może znaleziono właśnie rozwiązanie tej kwestii w postaci wirusa, który ma na celu zredukowanie znacznej części osób, które nie podzielają pewnych przekonań albo traktowane są jako ewolucyjny balast. Więc dla mnie to jest bardzo nieoczywiste zakończenie tej sztuki i to, że akurat właśnie owe życzenia brzmiące bardzo specyficznie się tu pojawiają, ale wydaje mi się właśnie, że bardzo ładnie to zresztą nazwała Arlie Hochschild. To jest bardzo ciekawa amerykańska socjolożka. Polecam Państwu bardzo tę książkę. Ona istotnie zmienia pewne odruchowe sposoby myślenia o pewnych sprawach, zwłaszcza myślę tutaj w Polsce. Lektura tej książki wnikliwa jest bardzo potrzebna. To jest przedstawicielka takiej liberalnej inteligencji amerykańskiej, pracowniczka naukowa Uniwersytetu w Berkeley. No osoba uosabiająca, powiedziałbym, progresywną, liberalną amerykańską inteligencję, która jeździła przez kilka lat do Luizjany, czyli tam, gdzie jedno z największych poparć miał Donald Trump i gdzie tradycyjnie ten stan głosował na najbardziej takie radykalne skrzydło republikańskie, zresztą Tea Party, czyli właśnie polityczne zaplecze Trumpa, już taka mocna antysystemowa altprawica miała niezwykle wysokie notowania. I jeździła tam właśnie po to, żeby zrozumieć, dlaczego ci ludzie na tych polityków głosują. To znaczy, dlaczego, co jest takiego w ich sposobie myślenia, co jest takiego w ich światopoglądzie, co sprawia, że oni wybierają ten przekaz i głosują na polityków, którzy skądinąd działają przeciwko ich interesowi. To znaczy na przykład niszczą środowisko naturalne. Stan Luizjana jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych stanów, rzeczywiście w stanie prawie katastrofy naturalnej. Widziałem to skądinąd na własne oczy i wygląda to naprawdę dramatycznie. A ludzie głosują na tych polityków, którzy kompletnie ignorują kwestie środowiskowe i eksploatują ten stan do imentu. I wydaje mi się, że ten ruch rozumienia, wbrew temu, co sama Hochschild w swoim kręgu środowiskowym
widziała, a widziała właśnie takie odruchowe uważanie, nie, to jest, to są redneki, to są ludzie prymitywni, to są idioci, zdegenerowani na dodatek, nie mamy z nimi nic wspólnego, nie możemy z nimi w ogóle rozmawiać i tak dalej. No ona rzeczywiście wykonała ogromny wysiłek, żeby przekroczyć coś, co nazwała murem empatii, to znaczy, by zobaczyć, że po tej drugiej stronie jest po prostu człowiek, który jest mniej więcej podobny jak my, też boi się śmierci, też kocha i chce być kochany, też ma jakieś swoje potrzeby, jego życie się w jakiś sposób układało, nie jest zły, nie chce na nas spuścić bomby atomowej, tylko może czegoś się boi, na przykład w związku z czym może nas się boi, bo może my też robimy coś takiego, co go wprawia w stan lęku i tak dalej. Innymi słowy, sproblematyzowała także własną pozycję, odeszła od takiego odruchowego definiowania innych, realnie innych, nie takich innych jakby oswojonych, które można sobie uznawać za innych, ale oni są w zasadzie tacy sami, tylko takich innych, naprawdę innych. Odeszła od takiego odruchowego uznawania ich za osoby kompletnie niesubordynowane i moim zdaniem jej diagnoza tego, dlaczego Trump wygrał w Stanach Zjednoczonych, jest głęboka, jest chyba najgłębsza ze wszystkich, jakie czytałem. I w tym sensie ja tutaj przywołałem te figury polityczne, mówiąc przy okazji, że no powiedziałbym, umyka nam właśnie przez to, że jesteśmy zagarnięci przez ten spór polityczny i przez to myślenie w kategoriach ci są niżej ewolucyjnie od nas, my jesteśmy wyżej ewolucyjnie od nich i odwrotnie, bo tamci myślą to samo mniej więcej od nas, że przez to tracimy z pola widzenia, że właśnie wszyscy jesteśmy ludźmi, jesteśmy dokładnie w tej samej pozycji wobec planety, która się zwija zasadniczo. To znaczy nie planeta się zwija, my się zwijamy na tej planecie na własne życzenie. I tracimy bardzo wiele czasu i bardzo wiele energii wkładamy w to, żeby się wzajemnie zdegradować, pognębić, upokorzyć i zniszczyć, a w gruncie rzeczy niszczymy samych siebie, wszystkich. I to mi się wydaje największy problem i stąd zwrócenie uwagi na to, że pole polityczne jest czymś na kształt pola energetycznego, które zasysa nas wszystkich do tego po prostu upiornego tańca, w którym uczestniczymy, a dzieją się procesy, które za chwilę rzeczywiście sprawią, że sytuacja na Ziemi stanie się bardzo trudna. Natomiast oczywiście bez polityki i bo to też z drugiej strony nie można pójść w takie przekonanie, że no to zostawmy tę politykę, przytulajmy się. No to wtedy będzie to samo albo jeszcze gorzej i to się nigdy nie udało, bo jak część osób będzie się przytulać, to cała reszta wykorzysta ten moment na to, żeby zbudować jakieś dla siebie z tego korzyści i będzie jeszcze gorzej, więc bez polityki i bez polityków myślę tego nie zrobimy, a traktowałbym właśnie tego typu przesłanie, jak to obecne w sztuce, jako rodzaj takiego trochę lustra, trochę terapii, trochę sposobu polegającego na tym, że da się nam jakąś inną perspektywę, żeby spojrzeć jakby na pewne sprawy. A dzisiaj rozmawialiśmy wokół tego spektaklu z Katarzyną Kasią. Bardzo dziękuję. Edwinem Bendykiem. Tomaszem Stawiszyńskim. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za udział w przedstawieniu. Dziękujemy za bycie na tej rozmowie i życzymy w swoim imieniu i w imieniu Teatru Kochanowskiego dobrego roku.